kto ich zatrzyma. Szlak ogólnie trwa godzinę. Pierwsze to, trzeba wiedzieć, jak przetrwać. Pozdrowienia dla Oliwki i Wojtka. I dla babci. I dla babci. I dla dziadka. Legitymacja. Podbita. Tyle było atrakcji na trasie, ale najbardziej podobało się paproszenie w zwierzeń. I poszli. Kto ich zatrzyma? Pierwsza góra Korony Polski, czyli Łysica. Mamy 31.2023, Sylwester. Nie próżnujemy, tylko ciśniemy. Myśleliśmy ogólnie, że będzie mniej ludzi, że będziemy sami, a jest full. Dzisiaj jest z nami Łukasz. Tu i Martyna, tu i Sylwia po środku. Kiedyś już tu byliśmy latem. Szlak ogólnie trwa godzinę według wskazówek. Ale właśnie zamówiliśmy sobie książeczki teraz. I tu przyjechaliśmy, trochę aktywności Sylwestra. I żeby sobie dostępować szczepionkę. To było pieczątkę. No idziemy, myślę, że nam się zejdzie. Krócej jak godzinę. Na tym szybko to poszło. Źródło świętego Franciszka. Pierwszy raz mam dzisiaj buty na sobie z Decathlonu. Także pierwszy test na wzniesieniu. Zobaczymy, jak co z tego wyjdzie. Na razie chodziłem w nich po płaskim wokół domu. Pierwsze rozejście. A teraz pierwszy test na wzniesieniu. Na razie jest wszystko ok. Myślę, że chyba będę grać do moich specyficznych stóp. Ale to jeszcze dogram więcej na wyższych górach. Szlak jest przygotowany. No ale to chciałbym. No zależy, a czy by nie zostawił? No myślę, że tak. To bym się zastanowił chwilę, ale myślę, że mi tak bym wolał. Ile za, ale on cię kocha, ja nie mogę. Pierwszy postój, pierwszy wywiad z naszym nie alpinistą, tylko taternikiem Łukaszem. Co powiesz? Pierwsze to, trzeba wiedzieć, jak przetrwać. Ogólnie nie można zabijać zwierzyn ani ludzi, ale jeżeli chodzi o życie, to wszystko jest dozwolone. Zawsze miejcie ze sobą nóż. To takie przesłanie na początku. Dokładnie. Dobra, teraz idziemy po kolejny trik, co przekaże wam Pyza. Wygodne buty. Wygodne ciepłe buty. Ciepłe ubranie, czapka. I do woda. I idziemy. I zobaczcie, ile ludzi jest. Bardzo dobre porady na ten szlak, obowiązkowo. Sylwia, coś dodasz? Bardzo dobre towarzystwo trzeba ze sobą mieć. No właśnie, i humor do tego. O, przyniesiesz mi przez to błotko. Pół godziny drogi za nami. Jeszcze 20 minut według tabliczki. Łukasz siedzi na fejsie. Czas na sesję fotograficzną. O nie, ale ci walnę fotę taką. Nie siedź już na fejsie. O nie, zobacz, jeszcze Instagrama przeglądam. A jak się wróci gdzieś na... Atak szczytowy. 50 minut za nami. Z przystankiem na szczep... Kurde, co z tą szczepionką? Tfu. Z przystankiem na pieczątkę. 50 minut. Na tabliczce była godzina. Także 50 minut z tam dłuższym tym. Kiedyś latem, a pół godziny tutaj wyszliśmy. No i co? Butelka wody. Buty. To w zależności, kto jak się czuje. Bo jest tych kamieni, można gdzieś tam tą kostkę skręcić. Jeżeli krótko, to trzeba uważać bardziej. A jak długo, to wiadomo, więcej bezpieczeństwa. Co najważniejsze na każdym szlaku.
I nic, mamy krzyż. Jest trochę ludzi, Sylwester. Ja ci mogę przytrzymać. Nie, no to na tym. O nie, jak profe... To z tej strony, bo tu będzie widać. Tak, ta, one są cały czas. Wow. Beza, tylko ładną mi teraz zrobię. No dobrze. Trzymaj. Chcesz ładną pieczątkę? Chcę ładną, bo Beza to... Na czole. Takie powiem ci trochę jakby... Szczyt zdobyty? Niewyraźne. Będzie... Nie, wyraźna. Pierwszy w tym sezonie. Dobra, dawać. W sumie ostatni. Żeby ten robić tak. Kuchoszek stacą ten. Pierwszy szczyt w koronie polskiej. Czy chcesz coś powiedzieć? W Sylwestra zapomniałeś. Sylwestra. Chcesz kogoś pozdrowić? Chcę pozdrowić dzieci. Wojtka i Oliwię, którzy dzielnie zostali w domu. Nie zostali zjedzeni. Brawo! Rodzice nie zostali zjedzeni przez żubry. Tak. Tego nowego roku! No. Oj, to... potem będzie drugi! Wcześniej skończymy! Pozdrowienia dla Oliwki i Wojtka! I dla babci! I dla babci! I dla dziadka! Ojejku! Ale ładnie pachnie, rocznik. Bieżący. Radziecki. O wow. Dobry. Sam pan dobry, słodki, no? Bardzo ten. Zdrówko. Ale mało był buchnął, nie? Słodziutki. No ten, ale serio, ty jakiś słodki, dobry. No ale nie, to na weselach. O, kierowca tak. Kierowca. Tak się zachowuje. Mamy cię, kurczę, synku. I schodzimy, godzina 40 minut, jesteśmy już przy źródełku do parkingu, jakieś 5 minut. I będziemy wracać. Tutaj na dole jest sklep z pamiątkami, można sobie od razu sieknąć pieczątkę w książeczkę na samym dole, albo kilka, w sumie 4 wzory są dla każdego, coś dobrego. No i na górze też jest jeszcze inna pieczątka. Może tu jest jakaś tradycja. Ekipa wykończona, ledwo idzie. Nie wiem, co to będzie. Czy dadzą radę. Kącik edukacyjny. Normalnie tutaj w tej budce siedzi pani, która bierze opłatę, ale w Sylwestra nie ma opłaty, także jakby ktoś chciał przyjechać, to przyjeżdżajcie w Sylwestra. I godzina. I tutaj mówiłem o tym sklepie pamiątkowym, w którym są pieczątki, które zaraz pokażę. My już mamy przybite. Tam na dole, co widać, auta, to jest parking, tak zwany przy klasztorze. Klasztor jest z prawej strony. Parking jest bezpłatny, dość duży, także tutaj można podjechać pod samo wejście na szlak i sobie wejść, atakować łysica. Słońce wyszło, ładna pogoda. 31, ostatni dzień tego roku 2023. Legitymacja. Jest. Podbita. Podbita. Wypadło ci coś. Zakończyliśmy trekking. Teraz się musimy posilić. Mhm. Nie wiem. Teraz przeprowadzimy wywiad z panem Maską. Podobało ci się? Wiele było atrakcji na trasie, ale najbardziej podobało mi się paproszenie w zwierzyn. Thank you.